plán, je strašne burda na štieta ruda. No to je zmože želené šťatlo odlámej tým k ním. Zavodnice Pride po strane CT, Alsen Team po strane Terro. No i zobaczmy właśnie na rundę pistoletową. Mafro z dwoma flashami ze Smokiem, tak po stronie Pride. Mamy dwa flashe. No u jednego i drugiego zawodnika tak właściwie jest. Tylko Maciek ma tutaj. Oczywiście mamy Morella, Exusa, Ritza, Maćka, czyli Luza, no i Jatka, czyli Minisa. Tak, teraz mamy szybkie wyjście z rampy. No są te smoki, to jest taktyka znana zawodnikom Pride, bo oni sami preferują granie tym smokiem oraz granie agresywnie w okolicach dżungli. Jestem ciekaw, czy sami będą potrafili to wszystko skontrować, jak aktualnie Morels dał się ewidentnie ograć. Będzie trójkowe odbicie od strony Respa, CT. Niesamowicie ważny będzie właśnie Minis, ten od strony Łączyka. Musi indywidualnie w nim tego fraga zdobyć, tak widzimy, że minimalnie zafreszowany, no ale jednak Mopsin był lepszy. Tak mamy te trójkowe wyjście, no i niby te fragi wpadają, ale moim zdaniem nic z tego dobrego nie wyjdzie. Nie ma defuski, to jest dobre ustawienie tego. Także pozostaje sam Exus i pozostał mu może zdobyć kilka fragów. Chyba zobaczmy, jest ten pierwszy Exus, szuka jeszcze drugiego Jaku na reloadzie, ale jednak Jaku trafia prosto w głowę swojego przeciwnika. To jest drugi frag od tego gracza i Alsen Team wygrywa rundę pistoletową. No oczywiście po stronie Pride od razu mamy Forsa, widzimy, że Ritz już inwestuje w UMP45. Tak pozostali zagrają z lepszymi pistoletami. No Exus również z tym pistoletem maszynowym, Deagle u Minisa, u Morelza, no i akurat Luz zainwestował tutaj jeszcze dodatkowo w dwa flesze. Zobaczymy, czy ten force będzie udany, czy jednak Alsen Team będzie grało od samego początku do samego końca jak zespół profesjonalny, jak drużyna, która chce po prostu awansować do fazy grupowej ESL Mistrzostw Polski w tym 14 sezonie. Aktualnie nie skraca, też zwróciłem uwagę, czy jest Hyper na serwerze, jego nie zauważyłem, także nie wiem, jaka jest dokładnie przyczyna, że Hypera na serwerze nie ma, ale wydaje mi się, że zawodnicy już na tyle zgrali się ze sobą, że nie będą potrzebowali jakichś szczególnych rad do Hypera. Wiadomo, zawsze taka rada może przydać się w jakichś kluczowych sytuacjach, tak ważne, by swoją taką standardową grą radzić sobie na inne polskie ekipy, jeśli chcemy być tutaj nazywani jako top 3 Polski. No, Alsen rozgrywa to niesamowicie spokojnie, ale wydaje mi się, że Pride też taki styl lubi. Oni, mimo że sami bardzo lubią dominować rywali, tak powolutku też potrafią grać. No, kiedy ogląda się zawodników Pride na te inne europejskie teamy, oni sami wchodzą na 15-20 sekundę, więc nie wiem, czy taki powolny styl Alsen Team to jest coś, co może na Pride zadziałać. Zaraz oczywiście się tego wszystkiego dowiemy. Riz pod drewnem będzie sam się ważny. Na drewnie, ale jednak Phoenix momentalnie sobie z nim poradził. Będzie wejście pod side A. Mopsim też ciekawa pozycja, lurkująca, zachodząca wszystko od pleców. Tak, Morris widzimy, no niefortunny timing, także Alsen Team naprawdę bardzo fajnie wchodzi pod tym bombset. Bombset jeszcze z dwoma fragami, także kto wie, czy to nie będzie przypadkiem runda zdobyta tak naprawdę bez fraga, jeśli chodzi o straty w swoich członkach zespołu. No, aktualnie Pride jeszcze nikogo nie zabiło, nawet nikogo mocno nie poobijało, nikt nie ma poniżej 50 HP. No, Exus indywidualnie próbuje jeszcze namierzyć gdzieś tutaj Jaku. No i widzimy, że Exus niesamowite problemy, zaraz będzie z każdej strony atakowany. No jednak Exus z jednym fragiem, także te 600 zawsze się przyda. No ale oczywiście jest to ewidentnie za mało, także brawa dla Alsen Team, bo pokazali się podczas tej rundy naprawdę z bardzo dobrej strony. No Alsen z drugą rundą, teraz oczywiście Pride zmuszony do rozgrywania rundy Eko. Tak, wcześniej mieliśmy te pistolety maszynowe, mieliśmy właśnie troszkę lepszy ekwipunek. Tak, teraz widzimy tylko dwa lepsze pistolety u Morelza i u Minisa. Pozostale oczywiście grają dość standardowo. Zobaczmy, ile będą w stanie wymyślić jeszcze Exus, przepraszam, z tym P250. Właściwie to tyle, jeśli chodzi o te zakupy po stronie Pride. No Alsen na razie cierpliwie, widzimy, że jest kontrola. Każdy patrzy jakąś pozycję zawodników pod rampą, a tymczasem Mopsim już zdobywa fraga w piwnicy. Tam był ustawiony Minis, no ale ten nie zdobywa tego fraga. Mopsim oczywiście mocno dał się obić do 12 punktów życia. Tak czy inaczej Alsen ma to prowadzenie. I tym spokojem wydaje mi się, że Alsen oczywiście sięgnie po trzecią rundę. No zobaczymy, co będzie później, bo to jest dopiero początek meczu. Tutaj owszem, fajnie się Alsen zaprezentowało, ale no nie zapominajmy, że gracze Pride na pewno będą mieli jakiegoś asa w rękawie. Może nawet kilka tych asów. Na razie oczywiście to jest taka też troszkę runda na przeczekanie. Może uda się zdobyć fraga, może dwa to będzie dobrze. Może podniesiemy jakąś broń, no jeśli nie, to też nie będzie wielkiego płaczu, bo ta broń lepsza pojawi się i tak w następnej rundzie. Tymczasem zawodnicy Alsen Team już przyspieszają wejście pod bombsite B. Tutaj dwójka ustawionej zawodników Pride Better, jednak bez kłopotu jeszcze w bombsite zostaje Exus.
Morel z fragiem, Mafros cały czas czeka, Exus kończy się, wychyla. No i to jest kolejne trafienie od terrorystów, Jaku za BS-em, ale też jest tam dobrze ustawiony Morel. Jaku jednak widzi jego nogę, ten bez kłopotu i wszystko w rękach jednego gracza Pride. Ritz od strony kuchni, ten tylko z USP. No zobaczmy, bo odkręcił Ritz stumik. Może to mu da jakieś większe szanse na zdobycie fragi. Wydaje mi się, że jednak nie. No oczywiście niezbyt taka codzienna sytuacja. Raczej z USP oglądamy te tumiki niemalże zawsze. Troszkę to wygląda jak Desert Eagle w tym momencie, takie USP bez tumika. No i Ritz przed szansą, Jaku jednak nie daje się zabić. Także znowu dobra runda od terrorystów. Mamy 3 do 0 i Pride w końcu z pierwszym fullem. Oczywiście tutaj na snajperkę stać Morela, ale no, nic innego by raczej sobie nie mógł dokupić, więc decyduje się na grę z M4. A tutaj, jeżeli mieliśmy widzieć kogoś z AWP, no to ewentualnie Minis albo Exus to są główni snajperzy tego zespołu. Tak, wydaje mi się, że częściej chyba Exus gra przy użyciu AWP, ale może coś się pozmieniało od ostatniego czasu, kiedy miałem okazję Pride oglądać, że się Exus. Ciekawy element zaskoczenia, jak widzimy, że bardzo sprawne tutaj zejście do piwnicy. No i Minis będzie musiał długo utrzymać się przy życiu i ewentualnie w dobrym momencie puścić Exusa, tak już na pewno Jacek dał masę informacji swojemu partnerowi. No i Exus zamykający od pleców też nie ma najlepszego, najłatwiejszego zadania, bo ma Mafrosa na plecach, dokładnie tak. Także Pride rozbite, 3-5 i nie wiem, czy w ogóle jest sens odbijać, tak Morel szybko tego fraga zdobywa. Także jest jeszcze nadzieja dla Pride. Ale zobaczmy, Peter, dobre wyjście, przewaga Alsen rośnie, to jest już 4-2. Morel poobijany, Ritz ma pełen pasek życia, ale co z tego, skoro i on, jego partner, już spod tego bombsite'u B się wycofują. Także Alsen zaskakuje, dość sprawne wejście pod ten bombsite B i na razie naprawdę Alsen wygląda dobrze. Jak mówiłem wcześniej, nabrali tej pewności po spotkaniu z Koksami. Tymczasem ciekawy frag od Mopsima. Ritz zaskoczony przez tego smoka i Morel ostatni z żyjących zawodników Pride. A ten gdzieś schowany na Tetrisie. Widzimy jednak, że terroryści ruszają w okolice bombsite'u A. Także kto wie, czy Morel w ogóle tę broń zachowa. Phoenix przyspiesza, podobnie Peter. Morel już zdradza pozycję. Peter jednak bez problemów. Drugi frag od niego i kolejna runda wpada na konto drużyny atakującej. 4-0, Alsen Team na prowadzeniu. Pride oczywiście nie ma teraz wystarczającej ilości gotówki, żeby sobie zagrać z jakąś lepszą bronią. Jak najbardziej, tutaj ten pierwszy full bardzo fajnie rozegrany przez Alsen. Ładne wejście pod bombsite B, też ważne, aby szybko poradzić sobie z Exusem. Tego dokonał Mafros, ten zamykał całą akcję. Jeszcze wracając z Mida do domku B, no troszkę wiadomo, że było w tym przypadku tak jednak. Jeśli chodzi o same szczęście, mówi się, że szczęście sprzyja lepszym, tak akurat w tej sytuacji. No Mafros ewidentnie był na dużo lepszej pozycji, tak Minis, no właśnie, wcześniej to był Macis, a to jest oczywiście luz, stąd moja pomyłka pod tym domkiem B. No ale teraz Minis daje od razu sobie znać, bardzo ładny enter frag i o dziwo jeszcze idzie dalej, jeszcze się nie poddaje. A tam za niedługo może być Mafros, tak ten już zauważa Minisa. No Minis ciekawie podnosi broń, ale oczywiście to już był bez większych szans może. Także mamy wyrównanie z 4-4. Bardzo mocne ryzyko ze strony Pride, ustawienie czwórkowe pod BSM A. No i wydaje mi się, że Alsen raczej pod tym bombsite'a nie podejdzie. No dokładnie, widać po pozycjach na mapie, że Alsen zdecydowany jest na bombsite B, wejście 3-1 i od shorta i właśnie mopsimem od domku. No ten bombsite czysty, także to będzie kolejny punkt dla Alsen. Chyba że Pride jakimś cudem zdoła ten bombsite B odbić, ale naprawdę tutaj byłby potrzebny cud. Zobaczymy, co będzie w stanie wykombinować Morel, bo ten już ustawiony przy okienku, no ale bombę udaje się zaplantować. Jeszcze widzimy, tutaj jest smoke od terrorystów, tymczasem Morel, ładny frag, właśnie na to czekał. No i Mafros musi tutaj zwyciężyć swój pojedynek ze swoim rywalem, ale widzimy, że nie daje mu rady luz, także jak najbardziej Alsen Team dzielnie się broni. Teraz wejście od shorta i Exusa i Ritza, to wszystko słyszy Mafros, ten z jednym fragiem, no ale szybko ginie. Cały czas Pride walczy chyba już tylko o jakąś lepszą broń, bo oczywiście jest bardzo mało czasu, a defa po stronie antyterrorystów i tak nie widać. Morel cały czas cierpliwie i jakoś tego nie spodziewał, ale Morel myślę, że mógł to zrobić lepiej. I tak Exus nie ma wyjścia, już się musi wycofać, także będziemy mieli za chwilę wynik 5-0, oczywiście dla Alsen. Ale jest już jedna zachowana broń, no też widać, że Pride dobrze się czuło na tym forcie. Te fragi raczej wpadały z wielką łatwością. Ładne wcelowanie i ze strony Minisa, i ze strony Morelza. Naprawdę sporo obrażeń zadali zawodnicy Pride. Tak, bałem się, że jakieś może problemy techniczne u samych antyterrorystach. Na szczęście już możemy wrócić do gry. No i zobaczymy, co Alsen przygotował tego drugiego fulla. Ale mamy już taką, mamy już zauważony schemat, bo wiemy, że Alsen Team akurat jest zespołem, który bardzo ceni sobie wszelkiego rodzaju schematy, czy po stronie TR, czy po stronie CT. Tak, Alsen zawsze na pierwszym fullu ma przygotowane coś specjalnego. I teraz dopiero widzimy standard w wykonaniu tego zespołu.
Będziesz wyrzucone granaty, będzie próba zajęcia mida, będzie piwnica również będzie zajęta i widzimy, że Morris oraz mini Stefragi zdobywają, także takie zajęcie mida przeciwko Pride to wcale nie jest najlepszy pomysł, bo już widzimy, że już tak łatwo terroryści sobie nie radzą. Tak, wyjście z rampy w wykonaniu Petera, Riz bardzo ładnie kryje ten mobsite'a, stąd oczywiście ważny frag dla Petera, jeszcze mini zauważył, że coś tam się ciekawego dzieje, no. Powoli Pride chyba zyskuje kontrolę, no ta runda wydaje mi się, że z wielką łatwością, licząc zaskoczenia Ritza, który tak jak mówię, z reguły takie pojedynki wygrywa, także bardzo ładnie Peter poradził sobie z Ritzem, ale boję się, że to jest chyba na tyle, jeśli chodzi o tę rundę. No minuta do końca dla Petera, faktycznie na plecach daleko jeden z zawodników CT, ale też nie skreślajmy Petera, bo generalnie gra dzisiaj bardzo ładnie. Może to jest ten jego moment, to jest może ta jedna runda. Mówiliś o tym, że nie chcesz już dzisiaj oglądać takich sytuacji dwóch na dwóch, dwóch na jednego, jeden na jednego. Tylko w tamtym meczu, w tym chętnie powiem. A jednak, właśnie, wtedy powiedziałeś, że dzisiaj, dlatego podtrzymywałem, ale skoro tylko w tamtym meczu, to jak najbardziej... Tutaj Peter może mieć jeszcze, znaczy ma twoje pozwolenie ewentualnie na wygranie tej rundy, może tak? Potwierdzam. 33 sekundy do końca, Peter oczywiście bezpiecznie rozgląda się pod bombsite'em B i tutaj nie ma żadnego z zawodników Pride, więc podłożenie bomby nie stanowi większego problemu, z tym, że Peter oczywiście o tym nie wie, a im bardziej wychodzi poza bombsite, tym daje większe szanse Luzowi na wejście na plecy, no ale jednak Peter decyduje się na to podłożenie bomby i zobaczmy, ile będzie w stanie z tej rundy jeszcze wyciągnąć. Jeden zdobyty frag jest, właśnie ten na Ritzie. Peter już w kuchni, ale Exus się spodziewa, że Peter może być ustawiony właśnie w tym miejscu. Exus celowany, ale Peter, ładne wyjście. Jednak już od ciężarówki jeden z zawodników Pride, oczywiście Luz i to będzie runda zdobyta przez zespół antyterrorystów. Także drugi full zajęcie mida, widzimy, że Pride wszystko ładnie przygotowane, ale... Alsen widać, że oni akurat wachlarz tych swoich różnych zajęć mają no, niesamowicie potężny. Jest ten zespół bardzo różnorodny. Też jeśli chodzi o same zajęcie mida, jest inne. Zwyczajowo przejmuje się mida dwoma zawodnikami od strony zakrętu i jednym z piwnicy. Tak Alsen robi to na odwrót i jestem ciekaw, jak może to wszystko wyglądać po jakimś czasie. Tak widzimy, że jednak jest ten standard normalniejszy, nazwijmy to. No ale właśnie, na taki standard przygotowany jest Pride. Widzimy, że frag dla Minisa wpada z wielką łatwością. No właśnie, Minis z AWP, a nie Exus. Tak może pozycja Exusa nie sprzyja, albo oczywiście grać tutaj przy użyciu AWP. Może Potero, zobaczymy więcej zagrywek ze strony Konrada. Minuta 25 sekund do końca. Arsen Team jeszcze może rozpracować swojego przeciwnika, ale widzimy, że Jacek na blisko i to jest kolejny frag od niego. Także bardzo ładny strzał i też bardzo ważny frag, no bo dzięki temu terroryści nie mają dostępu na bombsite'a od środka. Gdzieś tam już pewnie troszkę przestraszony Jaku, raczej już nie będzie ryzykował, ale i tak Minis ma teraz inną pozycję, no i teraz Minis się daje zaskoczyć. Jaku wyczekał go na tym środku. Także brawa za cierpliwość dla zawodnika Alsen. Jeszcze zauważony dziś na shorcie Exus, no ale jednak czas leci, bomba cały czas daleko od któregokolwiek z bombsite'ów i Alsen właściwie rozdzielony, ktoś pod A, ktoś pod B, jeden z zawodników na midzie i Mafros będzie wychylał się zaraz od tego domku na A, chociaż Ritz jest na to przygotowany. Teraz jednak Ritz troszkę bardziej defensywnie, widzimy, że sprawdzi sobie jeszcze środek, no bo spodziewa się nam wejścia może od okienka w wykonaniu Alsen, także to timing może niezbyt korzystny, ale też Jaku nie ma pojęcia, że Morels jest celowany na blisko przy rampie i to musi być łatwy frag dla zawodnika Pride. Tak też się dzieje, bomba na ziemi, Mafros oczywiście już wchodzi na plecy, ale pytanie, czy się będzie spodziewał Ritza, ten od swojego respa, Mafros z bombą na plecach, ale mało czasu, po 20 sekund. Ritz widzimy, że wyczekuje. Nie chce głupio tracić życia, tym bardziej, że to jest 3-1. Teraz Ritz wychyla się, no i tego fraga jednak zdobywa. Także kolejna runda wpada na konto Pride. Po raz kolejny wydaje mi się, że pewnie no, Minis jest w stanie to wszystko bardzo mocno rozpracować tak później. No cały Minis. Lubię zagrać troszkę za agresywnie. Wychylił się już bez niczego, stąd został momentalnie skarcony przez jednego z terrorystów. Też ładne pozycje zajmowane przez resztę tego składu. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że to jest druga runda, którą niby Pride wygrywa, ale no mam wrażenie, że to są łatwe rundy wygrane przez Pride. Tak teraz zraszowanie bombside'u B, niesamowicie ciekawy call w wykonaniu Alsen Team. No zobaczmy, tutaj Luz jeszcze dorzucił jakiegoś flesza, Exus od strony shorta, są fragi tylko dla Pride Gaming. Zostaje sam Jaku na cały skład Pride, teraz jednym i ostatnim fragiem, także Pride naprawdę łatwo teraz tę rundę wygrywa. Ten rush Alsen nieudany, ten rush Alsen rozbity, no i Pride zaczyna wracać do gry. No taka trochę desperacka decyzja, jeśli mam być szczery, no... Powoli coś nie wychodzi, stąd zaczyna się takie kombinowanie troszkę bezsensowne, bo rozumiem.
miałbym jakiś fajny, ciekawy element zaskoczenia wypracowany, jak zraszowanie Bombside'u B. No, to zostało już stworzone w 98 prawdopodobnie, jeśli chodzi o samego CS-a. Tak, teraz Morel dźwięcza się na mid, złoty frag jeszcze do pomocy ma. No dokładnie, tutaj nawet nie ma czego komentować aktualnie Pride. No bez najmniejszego problemu radzi sobie ze swoim przeciwnikiem. No ja cały czas liczę na Alsen. Naprawdę na Koblu zaskoczyli mnie pozytywnie. Za każdym razem mieli jakąś rewelacyjną kontrę na Koksów. Jakiś naprawdę niesamowity pomysł. Tak. Tutaj w dniu chwilowo mi tego pomysłu brakuje, no ale jest off-bomba. Frosta tego chwilowo nie widzieliśmy. Jest też próba rozegrania standardu. Ważne, by w końcu powstrzymać Pride, aby ci tak łatwo nie fragowali na tym midzie. Zobaczmy, tutaj oczywiście ustawiony mini ze swoją WPO na blisko przy piwnicy. Jeszcze Exus, to może być spore zaskoczenie, ale jednak Mobs im nie daje się nabrać. Tymczasem Morel pod rampą, no widać, że Pride właśnie czuje się pewnie. Widać, że Pride nie boi się skazać pozycji, czy to na środku, jak już mówiłeś, czy to pod rampą. No i mini z fragiem, ale szybki refrag od Jaku. Także cały czas przewaga po stronie Alsen. Sytuacja 4-3, bo jednak cały czas gdzieś daleko pod bombsite'em B. Zobaczmy, Mafros zafleszowany, Morel pięknie to wykorzystuje. Wyrównanie przez tego zawodnika 3-3, Jaku na blisko, ten wygrywa pojedynek z luzem. No i dzięki temu bombset B jest całkowicie czysty i jeszcze zdążył zrefragować Morel. Także cały czas walczą i jedni i drudzy. Alsen już jednak pod bombsetem B, ale i Morel, Siriz oczywiście muszą spróbować ten bombset odbić. Sytuacja 2-2, stawiam, że Alsen wygra. No faktycznie na Cobblestone mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji. Mobsim jednak mocno obity, no i też Pride to nie Netcox. Oczywiście Pride drużyna, która ma sukcesów troszkę więcej. Tak, teraz Siriz zostaje sam, 2-1, więc najwyraźniej ma być powtórka z Cobblestone'a, chyba że Ritz wymyśli coś niesamowitego, ale jak na razie parie musi od drzwi, także będzie się musiał wychylać od okienka. Ten po flashu na shorcie ustawiony Mobsim, widzimy, że Phoenix gdzieś tam za Forestem. No i Ritz ma coraz mniej tego czasu, już brak granatu, taki ogień krzyżowy stworzony przez Alsen, więc faktycznie 2-2, Alsen po raz kolejny wygrywa, chociaż dzisiaj na Mirażu przeciwko Pride pierwszy raz. Ale spokojnie, rozkręcą się chłopaki, no to jest chyba coś, co no, niesamowicie ich ratuje i w meczu z Koksami. No strasznie, strasznie dużo było oczywiście tych klaczy wygranych przez zawodników Alsen. Tak teraz po raz pierwszy, prawie też niesamowicie agresywnie, znowu Exus i skróty piwnicy. Exusowi ani razu nie wyszedł jeszcze żaden skrót, jeśli chodzi o piwnicę, więc nie zdziwię się, jeśli po prostu Exus zaprzestanie tego typu opcji i pozwoli się kolegom troszkę podziałać, a widzimy, że Morel, jeśli chodzi o skróty, robi to dużo, dużo lepiej, aniżeli Exus. Szybka kontra. No z tym midem Alsen ma problem. Naprawdę Alsen ma problem z tym midem i ciężko gra się Miraża bez mida, ale da się. To pokazuje Mafros po raz kolejny. Udaje mu się zabić Ritza. Też Luz z problemami pod tym domkiem B. O dziwo, Luz cały czas gra agresywnie, ale powolutku. Grunt pali mu się pod nogami, ma coraz mniejszą kontrolę tego terenu, ale też w jakiś sposób gra na czas po to, aby Exus był w stanie zajść swojego przeciwnika od pleców. No, widzimy, że Exus już na pozycji, Mobsim jednak sprawdza, no ale Exus błędu nie popełnia. Wyglądało to w tym momencie groźnie, wydawało się, że Mobsim będzie w stanie trafić. Tak, Mafros przeskakuje, ale też nie do samego końca. Morel wcelowany w tę pozycję, także Pride od samego początku dominowało w tej rundzie, mimo że oczywiście tam Alsen jeszcze walczył, no ale ta walka zakończyła się porażką terrorystów i to jest bardzo niewygodna sytuacja dla Alsen, bo oczywiście wygrali 5 pierwszych rund, tak niedawno jedną po przerwie i oczywiście w kolejnej, w 11, zawiedli terroryści, zatem teraz ta ekonomia się zresetowała, Alsen Team zmuszony do rozgrywania rundy z pistoletami, no i też bez granatów, co wykorzystuje doskonale Sniper Pride. Minis już z pierwszym flagiem i jeszcze Morel, dobre wyjście. No jak mówiłeś wcześniej, Morel naprawdę na środku gra fenomenalnie, pod rampą też błędów nie popełnia. I jeszcze Jacek raz jeszcze w tej rundzie. No 3 flagi zdobyte przez Minisa, 6-6. Także takie wejście USP wydawałoby się od niechcenia, no od pewnego momentu 6-1 dla Pride. I jestem ciekaw, co by się działo, gdyby Pride wygrało rundę pistoletową. Na tym pierwszym fullu wiemy, że Alsen miał rewelacyjny pomysł. I tyle chyba, jeśli chodzi o Alsen. Wygrana pistoletówka, rewelacyjny pomysł, wygrany klasz 2-2. Te trzy elementy pozwalają Alsen cieszyć się z 6 rund. Zobaczymy, co będzie dalej. No ja cały czas wierzę w Alsen, wierzę w to, że mieli troszkę więcej czasu, aby nie tylko popracować Kobla, aby jeszcze jakoś swojego przeciwnika zaskoczyć. Stąd wyjście bez niczego na A, a tam Ritz ma regularnie problemy, jeśli chodzi o tego BS-a. W tym momencie tylko jeden frag, ale momentalnie i Morel, i jeszcze jedna osoba z dżungli wcelowana, jest nią dokładny Minis, także aktualnie Minis raczej błędów nie popełnia.
No, my nic widzimy, że ładnie wstrzymany w Petera, ale teraz strzał niecelny. Peter jednak bardzo mało punktów życia, więc musi uważać, żeby nawet nie oberwać po nogach. Sporo jednak czasu dla Arsen, także nie muszą się spieszyć terroryści. Widzimy, że Phoenix będzie wchodził od łącznika, ale tylko na to czeka Exus, więc to powinien być łatwy fight dla Exusa. Ależ Exus popełnia błąd! I to jest 2-2, teraz jeszcze 2-1. Nagle runda trafia na konto Arsen! No i winny jest Exus, trzeba to powiedzieć. On tego fraga powinien zdobyć, chociaż i tak jego partnerzy jeszcze mieli szansę, ale to się stało w 2-3 sekundy. No niesamowita akcja, jeśli chodzi o Arsen. Także nie tylko 2-2 mam dopracowane, 2-3 również. Także kolejny crash wygrany przez Arsen Team. No na pewno, tak jak mówisz, Exus, spory błąd, ale i Exus, i bodajże Luz nie weszli dobrze w spotkanie. Ritz ma też problemy, no aktualnie gra tutaj dwójeczka, tak? No Exus wiadomo, tych 10 światów, ale ta runda no, pokazała, że coś jest nie tak, tak Luz grając pod bombsidem, bez zbyt dużo do roboty nie miał, a kiedy miał, to troszkę zawodził. No i teraz od tego respa wydaje mi się, że też tego fraga raczej powinien zdobyć, a ostatni z oponentów znajdujący się w konekcie był w jakiś sposób osłabiony i też Luz miałby okazję, aby tego typu rundę wygrać. No ale oczywiście jest to przeszłość, no, ale Pride na pewno nie może pozwolić na tego typu błędy. Stąd widzimy, że kto jak nie tutaj Minis te pierwsze fragi ma zdobywać. Już widzimy, że sprawnie otwiera rundę dla swoich teammateów. Dzięki temu jest już tworzona taka minimalna przewaga. No jest też Morel, no Morel naprawdę jak robot gra w tym meczu. To jest coś niesamowitego. Każdy pojedynek indywidualny, nieważne kto wyjdzie na Morela, i tak Morel jest w stanie wygrać. No bardzo ładnie się prezentuje ten zawodnik, tutaj oczywiście trudno się nie zgodzić. Tak teraz, przegrywa sobie pojedynek, oczywiście ze snajperem. Tymczasem Mafros skanował przez Smoke, ale Ripski daje się zaskoczyć. I widzimy, że Minis jest już do pomocy, Peter samotnie, ale tym zajął się odpowiednio Ritz. Dwa fragi od Minisa, dwa od Ritza, jeden od Morela. I siódma runda trafia na konto Pride Gaming. Mamy 7-7. Przed nami ostatnia runda pierwszej połówki. I Arsen niestety, ale cierpi, jeśli chodzi o finanse, bo widzimy jest po 1,5, po 2,5 tysiąca u niektórych, więc słabo. Słabo, z pistoletami na pewno łatwo się rund nie wygrywa. I kto wie, czy to nie jest jakaś powtórka w wykonaniu Arsen Team. No od razu wydawało mi się, że będzie to jakaś próba wejścia pod ten bombsite B. Na detektyczne wejście typowo pod Luza wyszło naprawdę rewelacyjnie. Tak. No właśnie, Netcoxy skorzystał z takiej pauzy, także pod sam koniec ona przyniosła w jakiś sposób jakąś taką krótką analizę, szybką, zwięzłą i dzięki temu udało się już te dwie finalne rundy wygrać, tak aktualnie Arsen Team. No nie ma za bardzo jakiegoś lepszego pomysłu, aktualnie czekają na swojego przeciwnika, aby ci skrócili jakąś pozycję. Widzimy, że tych skrótów dochodzi, ale i tak jeszcze defensywnie ustawiony jeden z zawodników Arsen. Zwróćmy uwagę, gdzie jest Peter, no całkowicie na początku domku, stąd oczywiście Morel go nie zauważył. Udał informację, panowie, pod A jest czysto, stąd mocniejsze ustawienie sprzyjające atakom na mida i na B. A jeśli chodzi o terrorystów, właśnie atakują o tych dwóch stąd, także dzięki takiemu jednemu skrótowi domku Morel jest w stanie ustawić swoich kolegów rewelacyjnie, a Mini standardowo dla siebie skraca domek B. On jest mistrzem w tego typu sytuacjach. Tak, Luz nie może w tej rundzie zawieść. Zobaczmy Luz na dobrej pozycji oczywiście, jak już wyskakuje, ale jest jeszcze Ritz i Exus, którzy fragują. No Mobsteam teraz trafia swojego rywala, ale co z tego, skoro Peter nagle zostaje sam. Ten wciąż tylko z pistoletem, 3-1, no i Morel już na niego czekał, także no Pride może i dobrze nie rozpoczęło tego meczu, ale później oczywiście taka dominacja, jeśli chodzi o zespół antyterrorystów, to jest 8-7 po pierwszej połówce. No Arsen Team na pewno się musi zastanowić, jak to jeszcze ugryźć, no bo 8-7 to oczywiście może nie jest zły wynik dla Arsen po stronie Terro, ale z drugiej strony ten wynik mógłby być jeszcze lepszy i Arsen nawet mogłyby awansować do wielkiego finału. Tak, nie ma co gdybać. Kolejna pistoletówka przed nami. Arsen oczywiście po stronie CT, Pride po stronie Terro. No i zobaczmy, co tutaj Pride sobie przygotowało. No tak jak mówię, ich taktyka jest niesamowicie podobna do samej taktyki zawodników Arsen, czyli próba wejścia na dżunglę. Tak teraz niesamowicie agresywnie tutaj Minis na tym środku z Diglem. No oczywiście tego typu wejścia są troszkę przesadzone i tutaj nie miał za bardzo szansy w starciu na swoich przeciwników. Tak w międzyczasie Pride już atakuje bombce, dokładnie jest ten sam smoke, będzie dojazd dżungli, także Pride w ogóle nie zmienia swojej rundy pistoletowej. Oni grają już tego Miraża, kiedy komentuje po raz 10, 15 i za każdym razem to jest ma pistoletówka, ale widzimy, że i tak Arsen nie jest w stanie ich skontrować. I tak jak mówię, Arsen grał tego typu pistoletówkę również, jeśli chodzi o stronę Terro. 4-4, Mafos oczywiście cały czas ze smokiem i z defem, ale widzimy, że Mafos już tylko 13 HP, więc lepiej, żeby tego smoka i defa za chwilę nie zgubił. Tymczasem Mobsim zabija jednego z zawodników Pride. Wchodzą już zawodnicy Arsen, leci ten smok na bomby, no ale właśnie Mafos ma tak mało punktów życia, że kto wie, czego nie przeskanują zawodnicy Terro, jeśli w ogóle ktoś będzie przy życiu, bo tak teraz tylko walczy Morel, ten coraz mniej punktów życia, no i Mafos spokojnie może rozbroić tę bombę. Także mamy 8-8, jest to wyrównanie i jest kolejna pistoletówka zdobyta przez Arsen. I kolejne odbijanie wygrane przez Arsen w dniu dzisiejszym. No nie wiem, czy sytuację 3-3, czy 4-4 można nazwać klaczem, ale
No tutaj zawodnicy rewelacyjnie komunikują się i dzięki temu wygrywają tę rundę. Jest to druga runda pistoletowa. No pierwszy full wygrany przez Asen, naprawdę szanse będą mieli ogromne. I dwie pistoletówki, i dwa pierwsze fule. To jest już zapas nawet 10 rund czasami, więc tego oczywiście życzę panom z Asen, aby te rundy wygrywali. Tak oczywiście Pride w tym momencie prawie że czyste ek, jak może powiedzieć, 250. Raczej się nie spodziewamy, stąd oczywiście Asen raczej rundę wygra gładko. No jasne, 5 do 1, Reed samotnie już na środku z P250, wcelowany jest Peter, ten mocno bity, ale jednak nie daje się zaskoczyć. 3 flagi od Petera w tej rundzie i widzimy, że pojawia nam się pauza od zawodników Alsen. No i niestety nie jest to jakaś pauza taktyczna, a pauza techniczna, ponieważ Mafros daje właśnie informację nam na czacie, że jakiś problem, no miejmy nadzieję, że oczywiście ten problem zostanie bardzo szybko rozwiązany i że będziemy mieli za chwilę wznowienie tego meczu. No Alsen oczywiście jest na dobrej drodze, żeby znowu zyskać jakąś przewagę, no ale teraz gdyby ta przewaga była, to byłby ten problem dla Alsen. Być może byłby, bo trzeba byłoby tę przewagę utrzymać do samego końca. To jest już druga połówka, więc nie można sobie ewentualnie pozwolić na jakiś powrót Pride, bo ten powrót Pride oznaczałby po prostu zwycięstwo terrorystów. No ale Alsen jest na pewno też zdeterminowany, żeby to spotkanie wygrać, żeby właśnie zagrać w tym wielkim finale kwalifikacji w tej czwartej turze, przypominamy, kwalifikacyjnej do ESL Mistrzostw Polski. Przypominam także, że obecnie trwa, czy za chwilę się będzie rozpoczynał drugi półfinał tej tury kwalifikacyjnej i ten półfinał rozgrywany jest pomiędzy zespołami PAKT a PGT. PGT oznacza, z tego co się dowiedziałem, Polish Gamers Team, także Pompa Team Yellow nie dała sobie rady w meczu z PGT, no ale Pompa, mam nadzieję, że jeszcze się pojawi właśnie w następnej turze kwalifikacyjnej. W każdym razie my możemy tutaj wrócić do spotkania na Mirażu Pride kontra Alsen. Oczywiście jesteśmy po tej pauzie. Pride po stronie atakującej. My jak na razie bez żadnej finalnej rundy, ale teraz będzie okazja, no bo Pride już inwestuje w kałasznikowy. Zobacz, mamy szybkie wyjście na środę. Tutaj Peter dorzuca flesza, no ale ten flesz taki chyba też niezbyt udany. Bardzo szybko się zabezpiecza zawodnik CT, tymczasem po jednym fragu. I Pride ma tego mi do opanowanego pytanie, czym opcją wychyli przez smoka. Ten to właśnie robi, zdobywa łatwego dla siebie fraga. Ginie Ritz, ginie wcześniej jeszcze Minis. Także Alsen Team dzielnie walczy, ale my chyba zobaczymy za chwilę podsadzkę do okienka. No na to jest przygotowany Peter, chociaż nie, Luz i Morel jeszcze nie decydują się na taką zagrywkę. No widzimy, że Mopsim gdzieś tam w drabinkowym. Morel ładnie ustawiony, ale jak na razie wciąż bez tego drugiego fraga dla Pride. Także może i ten mit szybko panowany. Exus wychyla się od domku A, ale Peter naprawdę czujny. I on i Mopsim tutaj widać, że nie chcą łatwo odpuścić tej pozycji właśnie na środku mapy. Tak jest, także udało się skontrolować. Widać, chodzi o terrorystów i Morel, więc że się zajmuje pokoik dokładnie. Na to czekał i Morel, i Minis. Przepraszam, to Luz w międzyczasie w ogóle przejść do pokoiku galowego. No straszne są te niki zawodników, mylą mi się cały czas. Tak, ta M wymyślimy, że Minis oczywiście, tak a to jest. Maciek, oczywiście Luz. Tak, już oczywiście wracając do samego spotkania, czekali cały czas pod tym oknem i właśnie po to, aby terroryści, antyterroryści się wychylili, także doczekali się. Pride, jak chwaliśmy wcześniej, Alsen za cierpliwość, tak w tej rundzie, ona zawiodła, nie trzeba było tego mita sprawdzać, była przewaga 4-3, ustawić się 2-2 bez najmniejszego problemu, ewentualnie jeszcze skrócić którąś z pozycji, by można było mieć troszkę lepszą kontrolę mapy, tego ewidentnie zabrakło, także troszkę szkoda, bo liczyłem niesamowicie tego pierwszego fula dla Alsen Teamu, aby odskoczyć troszkę z wynikiem. Tak jak boję się, jeszcze wynik 9-9 i jeszcze ekonomia Alsen Team wystarczy. Wystarczy, aby zagrać ewentualnie fula. Tak Alsen Team, moim zdaniem, zerkając też troszkę na ich poprzednie spotkania, są fanami grania czystego eko i dopiero fula, kiedy mają tych pieniędzy troszkę więcej. Więc nie zdziwię się, jeżeli Alsen zagra eko, mając 3500-4000. Zaraz oczywiście tego się wszystkiego dowiemy. No bardzo ważna decyzja przed zawodnikami Alsen. Faktycznie na razie jeszcze zwykają gracze tej drużyny z zakupem. Dokładnie, CZ-ka, także Kuba jak najbardziej miałeś rację. Pięknie tutaj przeanalizowali zawodników Alsen. To oznacza, że w następnej rundzie będą mieli świetny ekwipunek. No zobaczymy, czy ten następny się uda. Chociaż oczywiście na razie nie ma co o niej myśleć, bo ta runda, mimo że z pistoletami, może być udana. Tym bardziej, że Peter oddaje naprawdę celny strzał w kierunku Ritza. No mocno bity zawodnik Pride, obity również Minis. Ale Minis widzimy, że nie boi się być odłącznika, no ale to od
odwaga wcale nie pokrywa się ze skutecznością. Piękny fragment od Mafrosa i to jest 4-1. Reed zostaje sam na środku mapy. No Mafros pokazał nam wcześniej na Cobblestone piękną grę z Deagla. Tak teraz również z pistoletu radzi sobie fenomenalnie. Tam bodajże P250 u niego i Reed zostaje sam. No zobaczmy, 16 punktów życia. Peter kończy. No pięknie zrobił to Mafros. Perfekcyjne, ale też sama taktyka Pride bardzo dobra, tak. Taki był moment zawahania u nich i właśnie Miniskli zostali bardzo ładnie poobijani przez Petera, przez tego smoka. Tak Minis wchodzi od łącznika, nie daje rady z Jaku w tym pojedynku indywidualnym. Tak dziwna sprawa, no w domku sprawdzona pozycja Mafrosa nie była i dzięki temu antyterroryści wygrali. No wielkie gratulacje dla Mafrosa, jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak Peter po raz kolejny wychyla na mida. To jest force w wykonaniu Pride, także taka runda może naprawdę przyczynić się do wygrania. Można nawet i całej mapy przez Alcent. No nie dość, że oczywiście mapy to i całego spotkania, bo przypomnijmy, że spotkanie rozgrywane jest systemem best of one. Jak na razie ten pierwszy frag dla zawodników Alcent, do tego jeszcze mocno obity Reed, 44 punkty życia. No i wydaje mi się, że Alcent teraz wyjątkowo poszanuje swoją broń, że nie będą właśnie popełniać jakichś głupich błędów i się specjalnie wychylać, ale tymczasem Minis na spokojnie ten z jednym fragiem. No Mafros pewnie mocno zdziwiony, jak to w ogóle się stało, że Minis przeszedł właśnie na to miejsce, chociaż sytuacja już jest opanowana przez zawodników CTS, zostaje tylko Reed oraz Exus po stronie Pride. Widzimy, że Pienik cały czas w drabinkowym, gdzieś tam jeszcze pod bombsite'em był ustawionym Mopsim, więc wydaje się, że nie będzie przejścia shortem, chyba że Pienik popełni błąd, ale ta pozycja nawet nie jest sprawdzona. Pienik z kolejnym flagiem i Alcent traci tylko Mafrosa, więc naprawdę finansowo Alcent wygląda w tym momencie fenomenalnie, czego na pewno nie możemy powiedzieć o zawodnikach Pride Gaming. Dokładnie, będzie teraz w tym momencie czysta runda Echo. Wcześniej oczywiście Pride nie był w stanie z tym faktem nic zrobić. No to jest troszkę smutne, jeśli chodzi o zespół Pride, że oni mają totalnie inny styl, te polskie zespoły i tak troszkę lekceważąco do tego podchodzą. Takie wejścia bez niczego łącznikiem, widzimy Mafros ustawiony na pozycję, nawet wygrana runda Echo i przegrane pistoletówki. Teraz przegranie rundy Echo, wtedy pierwszego fulla. To jest naprawdę 8 rund dla Alcent, tak o! No i zaraz zobaczymy po raz kolejny, jak no pod tym PSN radzi sobie rewelacyjnie. O dziwo, bombę uda się raczej zaplantować. Także no tutaj taki plan minimum dla Pride wyszedł. Na pewno mogą być sobie zawodnicy zadowoleni. Tak muszą się obudzić w tym momencie i zacząć grać po swojemu, tym swoim takim normalnym stylem. I jeśli wtedy Alcent wygra, kiedy Pride już naprawdę zagra tak powiedzmy stuprocentowo na poważnie, tak jak to oni potrafią robić najlepiej, to wtedy boję się, że już Pride nie wróci. Pride już po prostu w jakiś sposób dostanie bzika, nie będą wiedzieli, co z tym faktem zrobić. Więc ta runda w jakiś sposób może nam już wskazać zwycięstwo. Mówisz o takim poważnym stylu, takim swoim stylu Pride, ale tak patrząc na dwójkę zawodników, na Minisa i na Luzano, gdy komentowałem jakieś mecze na LANach, gdzie oczywiście grali mixami, to ten ich styl standardowy to właśnie był ten styl, który teraz prezentują zawodnicy, czyli taka sama wolka momentami. Jasne, teraz są w innej drużynie, są w lepszej drużynie, która faktycznie no jest tutaj nazywana top 3 Polski. No i w tak ważnym meczu Pride musi się ogarnąć, nie może sobie pozwalać na tego typu zagrywki. Z drugiej jednak strony wiemy, że Alcent gra bardzo dobrze właśnie podczas takich klaczy, czy właśnie podczas gdzieś odbijania, więc jak najbardziej Alcent Team też, gdyby miało zwyciężyć, to zwycięstwo będzie zasłużone. Tak, teraz łatwy fakt dla Minisa, widzimy, że Peter akurat spojrzał wcześniej gdzieś rampę. Oczywiście nie spodziewał się, że na środku będzie celowany snajper. Tutaj kolejny frag dla terrorystów, tym razem od Morela. No i Pienix nie może sobie tutaj pozwolić na wejście. Dwa fragi już dla Alcent, sytuacja 3-3, ale na bombsite jest już ustawiony Lusten z kolejnym fragiem. No i Pride ma teraz tę przewagę, bombset opanowany, ale trzeba wrócić po bombę. Pytanie, czy Alcent w tym momencie jakoś nie zgłupieje, no bo i Pienix i Mopsim mogą się nie spodziewać zawodników Pride. No dokładnie, Jacek, ładny frag i zostaje tylko Mopsim. Trzech terrorystów przy życiu. 1-3, no to byłoby coś, gdyby Mopsim to wygrał, ale jego pozycja jest już znana. Ten jednak trafia jeszcze Maćka. Zobaczmy, Mopsim celowany, tutaj jednak był Jacek. Także Jacek z trzecim fragiem, no i Pride z 10. rundą. Także jest jeszcze nadzieja dla Pride, że będą w stanie wrócić do tego spotkania. Tutaj ich taki styl zadziałał. Dobre zajęcie mini z bezajemniejszego, którą poradził sobie z Peterem dużo wcześniej, namierzył swojego przeciwnika. No, Pride będzie miało wszystko i nie miało niczego. Mieli zajęty bombsite A, bombsite B, nie mieli bomby. No tutaj ważne, że jeden z terrorystów zdecydował się na przejęcie swojego respa na drugie tempo. To jeszcze uratowało Pride, aby w jakiś sposób jeszcze w tej rundzie powalczyć. Tak, jestem ciekaw, czy jeszcze Pride nam jakieś tutaj ciekawostki pokaże. A może Alcent coś skontruje na koblu? Ja będę wspominał, pierwszy full, wejście ze skokiem i zajęcie podestu agresywnie. Terroryści nie wiedzieli, co się dzieje.
tak, takiego zagrania 10 na 10 troszkę brakuje mi po stronie CT. Może po jakiejś pauzie taktycznej, gdyby te rundy miały być przegrywane regularnie, sami zawodnicy coś wymyślą. Tak, pozycja Mopsima idealna na 90%, mini z tej pozycji nie sprawdzi. No ale idealne timingowe wyjście na środek. Od czego mieliśmy partnerów? Właśnie od tego, aby tę pozycję sprawdzić, jak teraz niesamowicie agresywnie robi to Minis i widzimy, że robi to zbyt nonszalancko. No ale jeszcze walczą zawodnicy Pride. Sytuacja 2-3. Morel i Ritz pozostają przy życiu. No tak jak Ritz tych fragów może nie ma najwięcej, tak Morel wiemy, że gra fenomenalnie w tym meczu. Widzimy 26 zdobytych fragów, no Ritz w tym momencie tylko 9, ale w tej rundzie Ritz będzie miał okazję do pokazania się właśnie z dobrej strony. No Pride miało porażki ostatnio, tak teraz jedna wygrana runda, więc lepiej, żeby Pride tej rundy nie przegrało. Mielibyśmy wtedy reset ekonomii i szansę dla Alsen faktycznie na zdobycie później 14 rundy. No zobaczmy, piernik celowany w domek B, a zawodnicy Pride na środku, Morel i Ritz. Będzie to wejście pod bombsite, a nie wiem dlaczego, ale w tym momencie mam déjà vu, już taką rundę komentowałem, już taką rundę widziałem, dokładnie ten sam moment. Jednak nie mogę sobie przypomnieć, kto wtedy tę rundę wygrał, czy zawodnicy Terro właśnie wchodzący od środka, czy jednak zawodnicy CT, którzy nie przykryli bombsite'u A. Widzimy, że dzięki temu Ritz może spokojnie kłaść bombę na łącznik, to gdzieś tam ucieka Morel w okolicy dżungli. Mafros od rampy, dobra pozycja, Ritz nie sprawdza i Ritz plecami, no i wszystko w rękach Morela. Ten już z dwoma fragami w tej rundzie, więc musiałby odrzucić trzy kolejne, żeby wygrać ten punkt dla Pride. Na spokojnie Morel, Mafro zaskoczony, Morel musi sprawdzić lecy, bo tam jest Phoenix. No ten z pistoletem na spokojnie i to będzie jednak runda zdobyta przez zespół antyterrorystów. No jest to ciekawe, jak wygląda aktualnie ekonomia Pride. Nie wygląda. Dokładnie i nie wiem, co musi się stać, aby Pride w jakiś sposób troszkę uspokoiło się i tych takich indywidualnych zagrań bardzo ryzykownych uniknąć. No właśnie dziwiło mnie to, co zrobił Mini, szczerze mówiąc. No, zdobył tego fraga wcześniej i tam później to wejście, a czy właściwie miał cover ze swoich partnerów na środku, a później po prostu szybkie wejście, jeszcze tam w ogóle do końca łącznika Minis był tam z nożem, nie wiem czy widziałeś, także był bardzo pewny siebie. Tak teraz Peter pewnie po raz kolejny wychyla się na tym środku w okienku. No i ewidentnie Pride zaczyna mieć coraz to większe problemy, jeszcze leci Nate pod nogi Jacka, także tutaj mocno bity snajper Pride, no i są te problemy. Widzimy, że bomba gdzieś ustawiona w domku, ale na bombsite, a strasznie defensywnie postawieni zawodnicy Alsen. Jaku od swojego respa, oczywiście dobrze w ten domek wcelowany. Dwójka zawodników gdzieś od strony dżungli, no i zobaczmy, czy Pride sobie poradzi z takim ustawieniem, bo wydaje mi się, że może być ciężko, tym bardziej, że Jaku ustawiony coraz to bliżej tej pozycji, no i w jakimś takim zamieszaniu ta pozycja wcale nie musi być sprawdzona właśnie przez terrorystów, no ale może troszkę przesadzam, może jednak Pride będzie miało to wejście przygotowane, chociaż z drugiej strony widzimy, że granatów jest tutaj mało, Exus i Maciek grają z UMP-45, taki Jaku czeka na idealną okazję, ta za chwilę się może pojawić, ale też jeszcze Mini sprawdza od rampy, no i teraz bardzo ważne, żeby pozycja właśnie Jaka była sprawdzona, no cały czas na tej niczy Jaku i ten jednak nie daje sobie rady, także Pride ma szansę, Pride przyspiesza, chociaż Mafros jeszcze ustawiony od schodów, sytuacja 4-3, cały czas Alsen z przewagą, teraz leży smog, więc Mafros nie zauważy zbyt wiele, Mini wie, że musi ubezpieczać też rampę, wie, że tam nie może się wychylić Peter, ale Peter wciąż czeka, tymczasem Mini z fragiem idzie po jeszcze jednego, ale nie doskakuje do schodów, tak czy inaczej będzie kolejna próba, Minis tym razem nie trafia, bomba jednak zaplantowana, Riz i Minis kontra trzech zawodników Alsen, Minis znowu trafia, sytuacja 2-2, Mopsim od schodów, a Minis mimo, że ma snajperkę cały czas gra na blisko, wyjątkowo agresywnie, ryzykownie, ale najwyraźniej Minis jest pewny, że w tej rundzie będzie trafiał, no widzimy, że troszkę to wszystko zwolniło, tymczasem Minis pozostaje sam, Peter już przy bombsite na blisko przy schodach Mopsim i najwyraźniej zawodnicy CT nie bardzo mają niepojęcie, teraz Mopsim dobiega do bombsite'u, Minis od drugiej strony i zobaczmy, Minis pełen ale czasu coraz mniej, Minis kontra Peter, jednak jeszcze Minis i czy to będzie runda zdobyta przez Pride, czy jednak Mopsim Minis! Ależ to rozegrał, fenomenalne wejście w Smoka, ale dziwię się, dlaczego gra tak agresywnie, bo on chciał zamieszać z antyterrorystami, on chciał, żeby oni byli przekonani, że będzie na rampie Minis, a on schował się właśnie tutaj między tymi boksami. Fenomenalne. Na kanapce. Tak jest, na kanapce, ale bałem się, że braknie mu tego ułamka sekundy. Strasznie dużo, długo czekał tutaj Jacek, aby rozpocząć tę agresję i oddać ten celny strzał. Tak rozegranie fenomenalne. No i jak Pride
Nie wróci po tym ślagiem, to już nie wiem co Pride pomoże. Taki Jaku, bardzo ładne wejście na rampę, ale momentalny refrag. Dużo będzie zależało jeszcze od Mafrosa, ten zatem ma tylko P2000. No jest jeszcze Peter ustawiony na schodach. Oczywiście teraz Pride powinno uważać na to wszystko. Pamiętamy, że wcześniej już zawodnicy CT byli w stanie wygrać rundę z pistoletami, z gorszym ekwipunkiem. No i widzimy, że może za chwilę być powtórka. Peter już z przyjętym kalasznikowym, także naprawdę sporo emocji w tym spotkaniu. Pride cały czas dzielnie walczy o to, żeby jednak poprawić swój wynik, no ale Arsen najwyraźniej chce to zakończyć już niebawem. Teraz spray niezbyt udany przez tego smoka, oczywiście i tak niewiele Peter widział. Pride już z podłożoną bombą, no ale Phoenix ma defa, jak najbardziej można próbować, można kombinować i próbować odbić ten bombsite. Rozglądają się na lewo i na prawo zawodnicy CT, no bez granatów to będzie niezwykle ciężkie, tym bardziej, że Exus i Luz ustawieni od jednej pozycji, tam jakieś kłopoty Morela, ale jednak jeszcze Luz do pomocy i teraz walczy tylko Phoenix, ten z TZ-ką. No ma tego defa, ale jednak czasu coraz mniej, terroryści też coraz bliżej tej bomby. Phoenix już chyba troszkę w siebie nie wierzy, już chyba wie, że nie ma większych szans. No jednak runda trafia na konto Pride, ale Arsen naprawdę walczył tutaj bardzo dzielnie. No zobaczymy, czy dojdzie do tego fulla. Jednak tak, nowe Arsen, które gra mający niecałe 4000 i jestem ciekaw, czy poradzą sobie z tak średnim ekwipunkiem. Minis nie ma AWP, także gdyby zdecydował się na jakieś nonszalanskie wyjścia, to na pewno miałby troszkę większe szanse na bliską odległość, aniżeli przy rzuciu AWP. No troszkę mi szkoda, wydawało mi się, że Arsen jeszcze jedną rundę jako zagra z tymi AWP-ami byli niesamowicie groźni. Tak może teraz przy rzuciu M4 również uda dokonać im się czegoś dobrego dla nich. Ciekawa też sprawa, trzech zawodników w okolicach rampy, już agresywnie, Morel od domku, Minis też zamykając samą akcję od łącznika, aktualnie niezauważony. No Peter widzi, że już tymi smokami Lejenek był w stanie zauważyć Minisa. No i mamy zwykłe typowe wejście pod bombsite A, które zawodnicy Arsen mogą skontrować, szczególnie, że dwóch z nich jest tutaj niedaleko drewna. Bardzo ładnie Mafros, dwa fragi z jednego konto i jeszcze Jaku kończy nam rundę, także 14 do 12, dobrze zagrany full, bardzo ładne dwójkowe ustawienie i na drewnie i pod drewnem, to przyniosi do wygranej rundy. No i to oczywiście zmusza zawodników Pride do tego, żeby teraz ci zagrali co ty jakąś jedną bronią. No widzimy, jest Kalasznikow, jest UMP, Uritza, snajperka nawet u Exusa, bo oczywiście niektórzy mieli więcej pieniędzy, no ale to jest 14-12. Arsen Team ma teraz ogromne szanse na to, żeby zdobyć 15 punkt i później, żeby zakończyć to spotkanie i tym samym awansować do finału czwartej tury kwalifikacyjnej do ESL Mistrzostw Polski. Naprawdę to byłoby coś. Arsen Team... Piękna gra na Cobblestone. Tutaj oczywiście na Mirażu troszkę więcej problemów, no ale też właśnie te rundy z pistoletami, z gorszym ekwipunkiem wygrywane. No i gdyby nie Minis, myślę, że mielibyśmy już po meczu, ale nie ma co gdybać. Minis taką rundę wygrał. Oczywiście fenomenalnie to rozegrał zawodnik Pride. Tak, teraz Exus ze snajperką, ale Jaku nic sobie z tego nie robi. Wcelowany idealnie w tego shorta i Exus nawet nie był w stanie oddać strzału. Oczywiście broń snajperska i tak będzie przyjęta przez Minisa, więc nadal muszą uważać zawodnicy Arsen. No ale jednak jest ta przewaga, Arsen może się poczuć troszeczkę pewniej i Arsen w takiej rundzie nie musi kombinować. Czy widzimy, że do jakiejś małej kombinacji nam doszło wcześniej. Mafros już zdążył skrócić domek na A, także daje informację, żeby Jaku grał albo defensywnie, albo wcelowany był tylko w rampę, ale widzimy, że nie, że Jaku gra defensywnie. W razie gdyby terroryści mieli wejść pod bombsite A, to oczywiście Mafros zaszedłby ich od pleców. Tymczasem Mafros coraz bliżej rampy, no i to za chwilę będzie sporo informacji dla drużyny CT. To za chwilę będzie 100% potwierdzone, że Pride będzie wchodziło właśnie pod BSB. Już rotuje tam Peter, powolutku też przesuwa się Jaku, także nie wygląda to dobrze dla Pride. No widzę tę 15 rundę dla zawodników Arsen. Mob Team 2, bardzo ważne fragi, no i Arsen Team idzie po 15 rundę i być może za chwilę po zwycięstwo. Walczy jednak jeszcze Maciek, no ale Luz tutaj bez większych szans, chociaż widzimy, że nadal walczy, nadal próbuje, ale Mob Team po raz trzeci i mamy 3 rundy meczowe dla zawodników Arsen. I jeszcze Pride całkowicie spłukany, no Force widzimy, że no ta AWP Exusa nie była zbyt dobrze przez niego wykorzystana. Zobaczymy, czy jeszcze sami zawodnicy będą w stanie cokolwiek ugrać przy pomocy takiego ekwipunku. Widać, że na resy potrzebują bardzo dużo czasu, aby cokolwiek przemyśleć. No to w jaki sposób Pride jest rozbite. No troszkę też na własne życzenie tego Miraża przegrywają. Arsen też w tych sytuacjach klaczowych sprawdza się rewelacyjnie, to trzeba im przyznać. Naprawdę, jeśli chodzi o wszystkie klacze komunikacyjnie, rewelacyjnie to wszystko rozgrywają zawodnicy Arsen.
Tak, mamy jakąś próbę podejścia w okolicy. Widać szybko rzucony smog na dżunglę, ale Peter z niego wychodzi. Peter z jednym fragmentem, mentalny refrag. Jeszcze dzieciaku w okolicach BS-a. No i mamy sytuację 2-3. Bomb da przejęty, ale znowu Mavros w domku, a wydaje mi się, że on tę rundę zaraz zakończy. Zobaczmy, Mavros na świetnej pozycji, tym bardziej, że jeszcze luz wchodzi na Tetris. Mavros bez kłopotu, Morel bombsajcie, ten jeszcze walczy. Bomba na plecach za chwilę będzie zaplantowana. Mopsim i Pienix, wielka szansa na wygranie tego meczu. Ale Morel wiemy, że potrafi w tym momencie. Ma 29 fragów, 30 od Morela. Sytuacja 1-1, Pienix kontra Morel. Kto będzie lepszy? Pienix od prawej strony, Morel nie daje rady. I to jest zwycięstwo zawodników Arsen Team na Mirażu przeciwko Pride Gaming wynikiem 16-12.